Witam, zapraszam na film, w którym pokażę, jak zrobić wieniec na drzwi z kory brzozowej ozdobiony malutkimi ptaszkami. Jak widzicie, wieniec wzbudza duży entuzjazm również u małego kota. Znaleziona w lesie kora może być sztywna i sucha. Wtedy należy ją namoczyć. Staje się wtedy elastyczna i giętka. Będziemy przyklejać płatki, cienkie płatki kory. W związku z tym trzeba ją podzielić na cienkie warstwy.